Siemanko, siemanko, witam was na Dniu z Lubiakiem, zapraszam w mojej skromne pierdolki. Tutaj mojego białego przyjaciela już poznaliście. Zostaw to Malibu. Dawaj. No, puszczaj. Te szczęki mają kilka ton uścisku. Zobaczył Włocha tego przyjaciela. Puść. W ogóle wpadliście w idealnym momencie, bo się dostałem swoją poduszkę od sixpacka. Co za przypadek? Pokażę co mam w środku, chodźcie, zapraszam. Kreatynka, izotoniki, kofeina, przytreningówki. Ale mój ulubiony punkt ze strony sixpack.com to oczywiście batoniki, wafelki. Wrzucimy tutaj te szafki, zresztą supli od sixpacka i zbieramy się na trening. Ale przed treningiem jeszcze obowiązki tatusia, więc muszę nakarmić. Córcie, chodź. Chodź, dostaniesz meczka. Ale? No. Już spokojnie, już. Takie życie morderczej bestii zawodnika sportu walki. Kilka słów o wózku maleństwa. To jest taki, że tak powiem, najlepszy krzyk mody i używane najlepsze technologie. Sambuja. Jest połączony z telefonem. Nikt tego nie dotyka, może nie uwierzycie, ale to się samo buduje. Nie lubisz sobie tego, tak nie? Był droższy niż ten samochód. Po mojej kontuzji i operacji miałem dość długą przerwę i teraz zapraszam was na pierwszy trening po mojej kontuzji. Oficjalnie wracam do swojej rutyny codziennej, czyli treningów. Zapraszam. Wszyscy dobrze wiecie, że powroty są bardzo ciężkie, dlatego najlepiej nie robić przerw. Ale ja sobie nie wybierałem tego, kontuzja się zdarzyła, więc los tak chciał, ale najwyższy czas wrócić. Odebrać to swoje! A to jest urządzenie, które bardzo chciałem wam od jakiegoś czasu pokazać. To jest urządzenie rewolucjonizujące sporty walki. Urządzenie do mierzenia siły ciosów. Dzisiaj przetestujemy to urządzenie wraz z menedżerką kanału Sixpacka i naszym operatorem Gulim. Zobaczymy, kto ma najmocniejszy cios z naszej trójki. A już w najbliższą środę, przed konferencją Fame MMA, spotkamy się w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej o godzinie 16.00. Z tą to maszyną i będziemy mierzyć waszą siłę ciosu. Zobaczymy, kto jest najsilniejszym Polakiem, a przynajmniej łodzianinem. Ok, oficjalnie mamy 0 na liczniku. Pierwszy będzie Guli, znany, lubiany. Dawaj, Guli. 92. Następna menadżerka kanału Sixpack TV, Iza. Podejdź bliżej, Iza, podejdź. Jak przegram z Guli, który miał złamane łokcie, to będzie wstyd. Dobra. 80. Czekaj, bo nie widzę. O, teraz. 8 dyszek. Ej, jak coś się stanie, to zaopiekujcie się moim psem. Chodzi do czego dobry? Kuli jest bardzo wytrzymały, więc on przytrzyma. Nie naciskaj, bo jak naciskasz. Aha, przepraszam. Ja za strachu, wiesz? Mhm. Ile jest? 124. A czułem, jak wibracja po brzuszku poszła, fajnie. Tak? No, po całym ciele. Ma tyle w brzuszku. Czyli tak, najwyższy wynik dzisiejszego dnia to 124. Drugie miejsce. Drugie miejsce Guli, trzecia jest Iza. Zobaczymy, czy udało się przebić ten wynik. W środę o 16.00 widzimy się na Pietrynie. Obserwujcie social media Sixpack TV, Sixpack Nutrition, Polish Zombie, Guli. Dziękujemy. Ty, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału Sixpack TV, zrób to w tej chwili, zostaw łapkę w górę,
i czeka na kolejny film. Podsumowując, pierwszy trening po kontuzji, swoją formę oceniam niestety na zero. Jestem totalnie bez formy. Na szczęście aż tak dużo nie przytyłem, chociaż i tak za dużo. Myślę, że około 3-4 tygodni zajmie mi, zanim się wdrożę w trening i dojdę już do takiej, można powiedzieć, swojej normalnej kondycji, normalnej wydolności, normalnej siły. Przy kilku ćwiczeniach czułem jeszcze ten łokieć. Jak widzicie, ładnie się wszystko zabliźniło. Wszystko się ładnie goi. Ale przy niektórych ćwiczeniach niestety czułem jeszcze, że ktoś mi w tym łokciu grzebał. Myślę, że jeszcze jest dwa tygodnie i już totalnie zapomnę o tej kontuzji i będę mógł już trenować tak jak wcześniej i szykować się do kolejnych walk. Klub, w którym się znajdujemy właśnie w tej chwili, Szeptów Team Bytom, łamany na Cross Brothers Bytom. To jest klub, w którym możecie zarówno trenować sporty walki, ponieważ mamy tutaj świetną sekcję sportu walki, jiu-jitsu, zapasów, MMA, boksu i kickboxingu, ale również mamy tutaj bardzo obszerne zajęcia z crossfitu, różne treningi mobility, rozciąganie, gimnastykę. Więc dla każdego coś miłego, każdy znajdzie coś ze swojego zakresu zainteresowań. Jeżeli lubicie bardziej zajęcia w grupie, no to i na crossficie macie fajne grupowe zajęcia, ale bardziej skupione na siłę, na sile, wytrzymałości. Na sportach walki rozładowujecie swoją agresję, uczycie się nowych technik, ale również pracujecie nad swoją wydolnością, siłą, zwinnością, koordynacją, dyscypliną. To jest bardzo ważne. Podczas powrotu do formy oczywiście będę używał odżywki Sixpack Nutrition, czyli mój standardowy zestaw izotonik, kreatyna, do tego przedtreningóweczka Craze, flex na stawy i hit na spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej. Najważniejsza część dnia już zrobiona, czyli trening, ale to nie są jedyne obowiązki zombiaka. Teraz zabiorę Was na moje nowe mieszkanie, które remontuję. Zobaczymy, jak daleko posunięte są już prace. A potem, jak już obowiązki będą zrobione, zabiorę ekipę Sixpacka na jakieś dobre żarełko. Byliście przed chwilą na moim mieszkaniu, w którym aktualnie przebywam, ale to jest docelowe mieszkanie, które remontujemy z moją narzeczoną. Zrobię Wam szybkie tournée. To jest ściana telewizyjna. Tutaj telewizor będzie taki zlicowany ze ścianą, czyli będzie równiutko ze ścianą. Nie będzie odstawał. Bardzo taki amerykański zabieg, można powiedzieć. Tutaj będzie półeczka na puchary, które już mam dużą kolekcję, a jeszcze planuję kolejne zdobyć. Tutaj takie sprzęt, jakiś tam DVD, VHS-ik można sobie postawić. Tutaj będzie kanapa, powiem jeszcze o telewizyjnych. Grzejniki są aktualnie zdjęte, ale są takie pionowe, fajne grzejniki. Tutaj w tej wnętrze będzie kuchnia z otwartą, fajną przestrzenią. Wyjście na balkonik. Tutaj oczywiście jest stół, jadalnia. Tutaj takie fajne będzie kilkanaście lampeczek. Zwisało sobie nad stolikiem. Jesteśmy teraz w pokoiku mojej córki Emilki, którą poznaliście wcześniej. Ten obraz malowałem tutaj około 30 godzin. Tymi rękami. Ja tak naprawdę to jest fotozapeta. Bardzo ładnie wygląda. Wszystko utrzymane w takich pastelowych kolorach, pudrowego różu. No i to będzie brzeczko, wszystkie duperelki. Tutaj dzieje się magia oczywiście, tak? Tutaj będzie sypialnia dość mała. Tutaj cała sypialnia będzie to wnęka, w której będzie takie dopasowane na wymiar łóżko. Na suficie będzie lustro. Każdy lubi się przeglądać, bo tak, jak śpi. W górze jest właśnie w garderobie, czyli punkt widzenia jest z garderoby. Tutaj będzie zrobiona garderoba. Na tej ścianie będzie fajne płyty z betonu architektonicznego. Wszystko takie. Ile metrów? 70 niecałe, 69. Mieszkanie ma 69 metrów. A wygląda na tej, by było większa. Tak? No, tak. Może być ten korytarz. Wszystkie drzwi będą takie, że tak powiem, w ukrytym stylu, bardzo nowocześnie. Włączniki dotykowe. Moja narzeczona wszystko tutaj zaprojektowała i wygląda to naprawdę. Zaczyna mieć ręce i nogi. Jesteśmy teraz na balkonie. Niestety nie pokażę Wam widoków, żebyście nie wyśledzili, gdzie mieszkam i nie rozbili tutaj namiotu. Za około 3 tygodnie mieszkanie zostanie już oddane do wprowadzenia się. Tak będzie właśnie mieszkać. Teraz zabiorę kibę Sixpacka na coś dobrego do jedzenia. To już koniec naszego dzisiejszego vloga. Po ciężkim dniu przyszliśmy się trochę posilić. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Sixpack TV, zróbcie to teraz. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz do zasięgu i widzimy się w następnym odcinku.